Dzień dobry. Każdego roku kilkaset osób dołącza do mojego programu biznesowego RBC Master Business Training. Dołączają do niego zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie, którzy pracują na etat, a także ci, którzy dopiero szukają pomysłu na siebie. Wielokrotnie pytacie mnie: Kamila, ale co dzieje się z nimi potem, kiedy już ukończą ten program? Jak wygląda ich życie? Co daje im dołączenie do takiego programu Master Business Training? Kilkoro z nich postanowiliśmy zaprosić po to, aby zapytać ich, przeprowadzić z nimi wywiady, zapytać ich o to, czym dla nich było uczestnictwo w Master Business Training i jaką przeszli transformację mastera. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia wywiadu. Angela, pracowałaś na etat, nie byłaś z tej pracy zadowolona. Co w związku z tym postanowiłaś zrobić? Tak naprawdę ja bardzo lubiłam swoją pracę, natomiast w pewnym momencie zabrakło mi wyzwań i możliwości rozwoju. Poza tym odpowiedzialność, jaką miałam, miała się nijak do tego, jak zarabiałam. W związku z tym pomyślałam sobie, że pora coś zmienić i takim momentem był taki moment, kiedy okazało się, że powinnam złożyć papiery na kolejny stopień awansu zawodowego. Natomiast warunki były następujące. 3 lata pracy, takiej naprawdę wytężonej, po to, żeby po 3 latach dostać 300 zł podwyżki. I pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli poświęciłabym 3 lata pracy gdziekolwiek indziej, tak, albo chociażby sama dla siebie, to myślę, że zarobię więcej niż 300 zł po tych 3 latach. I to był taki moment, że postanowiłam, że już nie zrobię tego awansu i albo poszukam innej pracy, albo założę własną działalność. Powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że podjęłaś tą decyzję o tym, że będziesz się uczyć się od Kamili Rowińskiej. Jak w ogóle poznałaś Kamilę? Jak trafiłaś na Kamilę? Ja szukałam inspiracji w internecie. Tak naprawdę, jak już wiedziałam, że chcę zrobić coś innego, jeszcze nie wiedziałam co, i postanowiłam się zainspirować innymi kobietami. I znalazłam szkolenie Kobieta Niezależna. I ten tytuł po prostu do mnie przemówił, tak, ta kobieta niezależna. I pomyślałam sobie, że ja muszę się tam pojawić i zobaczyć, co to jest. I tak naprawdę ja wcześniej nie słyszałam o Kamili Rowińskiej, nie miałam ani jednej książki, nie wiedziałam kompletnie, kto to. Natomiast ten tytuł, tak, stwierdziłam, tak, ja muszę iść zobaczyć, co tam się będzie działo. I w związku z tym, że właśnie miałam urodziny, to poprosiłam męża o bilet. No tak. Na szkolenie. Bilet na szkolenie, czyli zamiast biżuterii, zamiast sukienki i wypadu do spa, tak zażyczyłaś sobie po prostu bilet na szkolenie Kobieta Niezależna. Zazwyczaj prosiłam męża o książki, albo jeszcze lepiej bony do empiku, ewentualnie narzędzia stolarskie. Natomiast to był taki moment, że potrzebowałam czegoś, żeby ruszyć dalej i pomyślałam sobie, że to będzie fajny moment. I mój mąż kupił mi ten bilet, dostałam pięknie zapakowany w takiej ładnej kopercie, jak prezent. I miesiąc później już pojawiłam się we Wrocławiu, dokładnie rok temu. Powiedz mi, co takiego wydarzyło się na tej Kobiecie Niezależnej we Wrocławiu, że dzisiaj jesteś masterem? Podejmując decyzję o udziale w tym szkoleniu, nie zdawałam sobie kompletnie sprawy, jak to zmieni moje życie. Po prostu myślałam, że dowiem się czegoś nowego, być może gdzieś tam się zainspiruję. Ale to, co się wydarzyło przez ten rok, to przeszło najśmielsze oczekiwania moje. Zmieniłam wiele swoich przekonań, o których Kamila mówi. I głównie były to przekonania finansowe. Ja zajmowałam się w domu budżetem, to ja płaciłam rachunki, ja trzymałam kasę, tak, ogarniałam to wszystko i wydawało mi się, że jestem w tym świetna i wszystko jakoś tam idzie, nie? No tyle, ile może. Natomiast Kamila uzmysłowiła mi, że przekonania finansowe, które posiadam, o których sobie nie zdawałam kompletnie sprawy, no są odzwierciedleniem tego, jak wyglądają moje finanse. To znaczy, że mogłoby być o wiele lepiej. I pomyślałam sobie, że ukończyłam 4 kierunki studiów, natomiast moja pensja tego zupełnie nie odzwierciedla. I wtedy postanowiłam, że no, pora po prostu coś zmienić. Tak? Ja sobie zawsze tłumaczyłam, że mój zawód to jest misja. To jest zawód misyjny, no w tych zawodach się nie zarabia za dużo. Natomiast Kamila mi pokazała, że można mieć misję i pieniądze. I pomyślałam sobie, że to jest ten kierunek i że ja też tak chcę. A co takiego sprawiło, że zdecydowałaś się na wykup pakietu Master?
na kobiecie niezależnej jeszcze nie byłam, to znaczy byłam przekonana, natomiast nie miałam pieniędzy. Mhm. Więc pomyślałam sobie, dobra, okej, ja zobaczę, co się będzie działo po tym szkoleniu, wprowadzę w życie to, co Kamila mówi, ja to sprawdzę i zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. I miesiąc później byłam na konferencji w Warszawie, gdzie Kamila miała też swój bardzo krótki występ. I ja już po miesiącu wiedziałam, jak to szkolenie Kobieta Niezależna na mnie podziałało i stwierdziłam, że chcę dalej. Okay. W związku z tym, że nie miałam na to finansów, mm-hmm. to musiałam wymyślić coś, żeby się udało to zrobić. Tak, i to szkolenie wtedy tak naprawdę wzięłam na raty. I powiedziałaś wcześniej, mm-hmm. Że Kamila na Kobiecie Niezależnej mówi o przekonaniach. I ty zmieniłaś jedno z ważniejszych dotyczące finansów. Mhm. Możesz o tym opowiedzieć, bo to jest istotne tutaj tak, akurat. Tak, oprócz tego, że zdałam sobie sprawę, że nie zarabiam tyle, ile powinnam, to też taka sytuacja, kiedy wszyscy wokół mnie mają kredyty. Tak, jest to zupełnie naturalne. Kredyt hipoteczny na samochód, odnawialny, karty kredytowe i wszystko, co jest tylko możliwe. Mhm. I my też tak żyliśmy. To było zupełnie naturalne, nie mieliśmy problemu, żeby spłacać te kredyty. Tak? Po prostu wiadomo, chcemy coś zrobić, trzeba wziąć kredyt. Natomiast Kamila pokazała inną drogę, że tak naprawdę można żyć bez kredytu i można to zrobić zupełnie inaczej. I ja postanowiłam zrobić rewolucję w finansach, więc wróciłam do domu. Zrobiłam plan i ogłosiłam, że po prostu koniec z tym, idziemy na wojnę z kredytami. Mhm. Przez kilka miesięcy w każdej wolnej chwili uczyłam się o finansach. Przeszukiwałam blogi, książki czytałam, tak, jak inwestować, jak walczyć z długami. Bo tak naprawdę od tego momentu zdałam sobie sprawę, że to nie są kredyty, to są długi i że ich nie chcę. Mhm. Nie była to łatwa walka, dlatego że zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy. Tak? Na początku wydawało mi się, że w ogóle to jest nie do zrobienia, no bo nie byliśmy rozrzutni, więc pomyślałam sobie, gdzie tu uciąć, tak? Co tu zrobić. Tak. Natomiast okazało się, że można nie iść do kina, można nie iść do restauracji, chociaż też nie chodziliśmy często. Można nie pojechać na wakacje. Można nie kupić ubrań przez pewien czas. Mhm. Zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, z czego tylko mogliśmy zrezygnować i wszystkie pieniądze, które mieliśmy w związku z tym, po prostu nadpłacaliśmy te kredyty i jeździliśmy w kółko do banku tylko zamykać kolejne. Przez kilka miesięcy spłaciliśmy 7 kredytów, w tym 2 karty kredytowe i to było po prostu coś fantastycznego. Nagle okazało się, że jak masz cel, to znajdziesz rozwiązanie i znajdziesz sposób, żeby go osiągnąć. Czasem to przyszło łatwiej, czasem gorzej, bo jakaś tam się zdarzyła naprawa, te pieniądze, które miałeś na kredyt, nie poszły na ten kredyt. Mhm. Natomiast jeżeli się o tym pamięta codziennie, to można osiągnąć cel bez większych problemów. Spłaciliście swoje zobowiązania, karty kredytowe, przy czym nie zaczęliście zarabiać więcej. Nie. Zrobiliście to po prostu z budżetem, który do tej pory funkcjonował. Tak. Czyli zmiana przekonań finansowych i twój plan, który podjęłaś z rodziną, zadziałał i dzięki temu te pieniądze po prostu się znalazły, tak? Tak, dokładnie tak. Natomiast jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja bardzo chciałam jeszcze wrócić na studia, ale przecież nie mamy pieniędzy. Więc kiedy spłaciliśmy te kredyty, okazało się, że kolejne kwoty po prostu uwalniają się w budżecie. Dzięki temu rozpoczęłam studia, miałam pieniądze na pakiet master, ale zrobiłam też licencję trenera struktogram. I to wszystko zadziało się w ciągu kilku miesięcy. Więc dla mnie samej to było niesamowite, jak dużo można osiągnąć, jeśli tylko jest się skupionym codziennie na celu. Mhm. Czyli taka duża samodyscyplina tak. pojawiła się w tobie i w twoim działaniu. A jak przyjęła to rodzina? Oni ogólnie moje pomysły przyjmują raczej. Te wszystkie rewolucje u nas dosyć często się dzieją. Ja lubię zmiany, więc jeżeli gdzieś ktoś mnie zainspiruje, jestem na jakimkolwiek szkoleniu, to po prostu ja to muszę sprawdzić na swojej skórze,
co działa, co nie działa. Mhm. Więc kolejny pomysł nie był jakimś tam wielkim zaskoczeniem. Powiedziałam, że jeżeli to zrobimy, to będzie lepiej i będziemy mieli więcej pieniędzy i faktycznie tak się stało. Skoro mowa o tym, że wróciłaś na studia, jesteś żoną, dzieci, dom i oczywiście pakiet master wiąże się z tym, że wyjeżdżasz na szkolenia. Jak to wszystko sobie zorganizowałaś, żeby to po prostu działało? Ja jestem dosyć zorganizowaną osobą i lubię planować, lubię organizować, potrafię też wyznaczać priorytety i myślę, że to jest najważniejsze, tak? Że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to znajdziemy sposób, żeby to zrobić. Że wtedy się nie szuka wymówek i dlaczego nie, tylko się zastanawiamy jak, w jaki sposób to osiągnąć. Na pewno, tak jak mówisz, przy tej ilości obowiązków, tak, praca, dzieci, dom z ogródkiem nawet, studia, licencja trenera, tego naprawdę było dużo, natomiast chciałam ruszyć z kopyta. Co jest ważne bardzo, to to, żeby prosić o pomoc, dlatego że są sytuacje, ja wiem, że mamy z tym problem, ja też miałam, ale są takie sytuacje, że naprawdę nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego zrobić, tak? Posprzątać, ugotować, pojechać na zakupy, rozwijać się, jeździć na szkolenia. Więc jestem bardzo wdzięczna, że mój mąż, rodzice, też brat z dziewczyną bardzo mi pomagali w tych momentach, kiedy ja po prostu musiałam jechać się uczyć, tak? Wyjeżdżałam na szkolenia, czy szłam na studia, oni zajmowali się dziećmi. Które ze szkoleń, Kamili, najbardziej Cię wzmocniło? Myślę, że ta kobieta niezależna to był taki pierwszy moment, kiedy naprawdę człowiek w pewnym momencie wydaje mu się, że niby jest okej, ale może coś zmienię, tak? I nagle okazuje się, że pewne rzeczy, o których mówi Kamila, wcale się nie podobają, tak? To nie było takie fajne, jak mi się wydawało na początku, dlatego że usłyszałam bardzo dużo rzeczy ze sceny prawdziwych i takich, które mi się nie do końca podobały. To znaczy czułam, że nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. I to był taki impuls do zmiany, więc myślę, że to było jedno z ważniejszych, bo od tego się wszystko zaczęło. Natomiast bardzo ważnym dla mnie szkoleniem był też mistrz sprzedaży, dlatego że to było naprawdę dla mnie bardzo trudne. Musiałam przełamać wiele swoich słabości i też to, że nigdy nie sprzedawałam. Przynajmniej tak mi się wydawało, że nigdy nie sprzedawałam, tak? Wydawało mi się, że nie umiem tego robić i to było naprawdę takie szkolenie mocne dla mnie, dające dużo satysfakcji. Powiedziałaś też, że Kamila pokazała Ci, że można mieć w życiu misję i pieniądze, że to nie jest tak, że zawód misyjny jest bez finansów. A Ty masz taką niebywałą pasję, o której właśnie miałam okazję usłyszeć. Wcześniej robiłaś to po prostu od tak, czyli pomagałaś ludziom uporządkować mieszkanie, tak? Mieszkanie, dom. Jak to wygląda teraz? Teraz wygląda to tak, że pasja przerodziła się w biznes. Tak naprawdę Kamila często mówiła o tym, żeby poszukać sobie takiej pasji, czegoś, co lubimy robić i spróbować zamienić to w pracę. Tak? Coś, co lubimy, jeszcze możemy zarabiać. I zastanawiałam się, co by to mogło być w moim przypadku i po prostu nie miałam zielonego pojęcia, dlatego że ja bardzo lubię planować, organizować, porządkować i też przekazywać wiedzę. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, co mogłabym z tego zrobić. Tak? Natomiast jak zaczęłam się zastanawiać, o co ludzie mnie najczęściej proszą, znajomi, to okazało się, że właśnie o to, żeby pomóc im uporządkować przestrzeń, tak? Bardzo często przy przeprowadzkach na przykład, bo nagle się okazało, że nie zabiorą wszystkiego ze sobą, ale ciężko im się rozstać z niektórymi rzeczami. I to było dla mnie takie niesamowite, że to może jest ten kierunek, bo zawsze lubiłam minimalizm i dla mnie to nie jest problem, tak? Żeby coś wyrzucić, żeby coś uprzątnąć, oddać coś komuś. Nie mam takich sentymentów. I też nie jestem osobą, która lubi chodzić na zakupy i przynosić do domu jakieś upiększacze, tak? Albo dodatkową bluzeczkę, czy tam kolejną szminkę. Jest to dla mnie zupełnie obce. I wydawało mi się, że tak mają wszyscy, tak? Że to nie jest problem. Nie jest mnie na przykład w stanie skusić żadna promocja. Jeżeli czegoś nie potrzebuję, to po prostu nie idę do sklepu, tak? Więc dla mnie to takie było racjonalne. I nagle okazało się, że są osoby, dla których wcale to nie jest takie łatwe i oczywiste i przyjemne. I zaczęło się od tego, że znajomi przyjeżdżali do mnie do domu i po prostu dziwili się, że jak kobieta
może mieć na przykład dwie półki ubrań w całej szafie. Jak można mieć szuflady, które są puste, ponieważ no, mamy taką tendencję, że jak jest szuflada, to ją trzeba zapełnić, tak? I były osoby, które chciały częściowo wprowadzić takie zasady do swojego życia, ale kompletnie nie wiedziały, od czego zacząć. I zaczęłam im po prostu pomagać. I tak się stało, że teraz można powiedzieć, że porządkuję przestrzeń, uwalniam tą przestrzeń, tak? Że ludzie nagle mają więcej miejsca. Czasem nie trzeba kupić większego mieszkania, tylko pozbyć się kilku rzeczy. Ale też pomagam ludziom odzyskać taki utracony czas. Dlatego, że bardzo dużo czasu niektórzy spędzają na zakupach, na sprzątaniu, na szukaniu rzeczy, które gdzieś były, a nie wiadomo gdzie są. I często jest tak, że zaczyna się od porządku w szafie, a kończymy na sesji coachingowej. I tutaj bardzo pomocna jest wiedza ze studiów, którą mam, i też wiedza ze struktogramu. Że każdy człowiek jest inny i każdy działa w swoim tempie. Dla każdego trudne jest co innego, więc po prostu podchodzę indywidualnie, siadamy, rozmawiamy, wiemy do czego dążymy, tak? I jest to dla mnie niesamowite obserwować, jak ludzie się zmieniają. Od takiego porządkowania mieszkania, jak bardzo zmienia im się w głowie. To jest niesamowite. Tak, to jest też dla mnie jakby takie zachwycające, że porządek, którym tak często się mówi, tak, jest po prostu w życiu nam jakby potrzebny. On nam układa, tak jak mówisz, ty zaczynasz od porządku może w szafie i w domu, co by się wydawało takie, no, nie wiadomo jakby to połączyć, powiedz, nie wiem, z finansami czy z karierą, a okazuje się, że to idzie, tak? Czyli najpierw robisz porządek, przestrzeń w mieszkaniu, a później porządek, można to tak nazwać, w głowie? Tak, myślę, że można to tak nazwać, bo to jak ktoś nie zaczął, to może sobie nie może tego wyobrazić, jakie to ma powiązanie. Ale jeżeli mamy czystą przestrzeń, tak, to mamy nawet czas, żeby pomyśleć, bo nie musimy się zajmować rzeczami, które są nieistotne. Więc jest to bardzo ważne, żeby zacząć od takiego porządkowania wokół. Nawet taki przykład, tak? Kiedy mamy zacząć się uczyć, oj, tak, to co robimy? Porządkujemy biurko. Sprzątać, tak? Za każdym razem jest to samo. Jeżeli mamy się uczyć, czy mamy zrobić jakiś projekt, czy jakiś raport, to nagle nam zaczyna przeszkadzać bałagan. I zamiast robić to, co mamy robić, zaczynamy sprzątać, tak? Więc może to jest jakaś wskazówka, że od tego trzeba zacząć. Czyli jesteś doskonałym przykładem na to, że kiedy odnajdziesz to, co cię w życiu interesuje, to, co chcesz robić, swoją pasję, i doskonale ją połączyłaś z tym, że jesteś przecież trenerem i coachem. Także tutaj świetne połączenie. A powiedz, Angela, w takim razie komuś zarekomendowała pakiet master, czyli ten roczny pakiet szkoleń Kamili Rowińskiej? Komuś poleciła? Ja polecam to wszystkim osobom, które chciałyby coś zmienić w życiu. Bez względu na płeć, na wiek. Czasem jak rekomenduję innym te szkolenia, to słyszę, że ale ja już mam tam 50 lat czy 60, więc no ja tam nie, no co ja jeszcze zrobię, tak? Nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli ktoś chce coś zrobić, to naprawdę wiek nie ma znaczenia. Widziałam kobiety, które mają 60 lat i więcej i zmieniają swoje życie. Więc każdy, kto chciałby cokolwiek zmienić, są osoby, które chudną, są osoby, które zmieniają pracę, miejsce zamieszkania, tak, spełniają swoje marzenia, bo to jest ogromna dawka wiedzy i inspiracji i tak naprawdę po tych szkoleniach to już się nie można zatrzymać. Jesteś jak rozpędzona, tak, lokomotywa. Tak, pod warunkiem, że wykonamy pracę, tak? Bo to nie są szkolenia, na których można posiedzieć i na końcu dostać certyfikat. Są to szkolenia wymagające, trzeba zrobić dużo pracy. Mało tego, trzeba wykonać pracę między szkoleniami. Natomiast jeżeli ktoś to zrobi, to nie ma takiej możliwości, żeby nie odniósł sukcesu. Pięknie powiedziane. A na zakończenie tak jeszcze, Angela, gdybyś miała powiedzieć o jednej rzeczy, ale jednej, ja wiem, że to jest trudne, które się nauczyłaś od Kamili Rowińskiej. Co ci przychodzi do głowy jako pierwsze? To, co najbardziej zmieniło moje życie, to to, żeby nie czekać na idealną sytuację do działania. Nie ma czegoś takiego jak idealna sytuacja. I kiedy czekamy do momentu, aż, nie wiem, schudniemy, aż będzie piękna pogoda, aż dzieci podrosną, aż będę bardziej wykształcona i tak dalej, to tak naprawdę odsuwamy tylko to, co możemy osiągnąć w czasie. I może być tak, że najczęściej tak się zdarza, że sytuacja idealna
nie ma szans wystąpić. I osoby, które potrafią działać w takich niesprzyjających warunkach, potrafią naprawdę osiągnąć dużo. Ale jeszcze szybko muszę powiedzieć o drugiej. To mów szybko. Powiedz o drugiej. Tak, to jest moment, kiedy Kamila powiedziała o kolejkach, w których się ustawiamy po swoją wypłatę. I to był ten moment, kiedy ja postanowiłam zwolnić się z pracy, tak? W momencie, kiedy ja sobie pomyślałam, że przecież ja nie zdecydowałam, w której kolejce ja stoję. Ja poszłam do pracy i tyle mi zapłacili. I Kamila, jakby czytając w moich myślach, powiedziała, to, że nie zdecydowałaś, to też zdecydowałaś. Natomiast jest szansa, bo zawsze tę kolejkę można zmienić. Więc ja przesunęłam się do innej kolejki i mam nadzieję przesuwać się dalej. Czyli nie pozwoliłaś na to, że ktoś cię kiedyś wrzucił do jakiejś po prostu kolejki szuflady finansowej, a dzięki temu po prostu po zmianie przekonań finansowych też tak jakby. Tak, to było niezbędne. Bez tego po prostu nie byłoby dalszej drogi. Pięknie. Także moja droga, ja ci mogę życzyć tego, aby twoja pasja dalej się rozwijała i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się zgłaszało do ciebie, abyś pomogła im uporządkować przestrzeń, później to, co mają w głowie i po prostu efektem całe życie ich. Bardzo ci dziękuję za tą przemiłą rozmowę, Angela. Dziękuję i wszystkiego bardzo. Dobrego. Wzajemnie, dzięki.